zaczęłam od nagrywania mojej spodnie. Na rondzie, jedź prosto. Nic jest. Taka to droga, wylotowa z Lublina i super rozwiązanie według Łukasza, czyli 60 km na godzinę ograniczenie. Więc jedź ostrożnie! Właśnie miałam nagrywać o powodzie, dlaczego Łukasz kupił ten samochód i zaczął mówić, że tylko wziąłem aparat do ręki, więc dlaczego kupiłeś ten samochód? To jedyny powód właśnie teraz jest pokazany, to jest jedyny powód, po co kupiłem ten samochód. Tylko dlatego, że ten samochód ma takie na bokach właśnie miejsce, gdzie sobie można postawić kubek. Mądre. Inteligentnie. Mądre. Fascynujące nagranie konsumpcji perłeczki. Frankfurterka. Kiełbasa to kiełbasa. Dwa bilety. Jedziemy na targi sadownictwa i warzywnictwa do Warszawy. I ten dzień spędzicie dzisiaj z nami. Albo i nie. Jeżeli nie będziemy mieli talentu do nagrywania, co ewidentnie widać w naszych poprzednich filmikach, będzie to dziwny materiał. Ale postaramy się, nie? Na przyszłość. No i wiesz, bez talentu ujęcie pierwsze. Jej! Dlaczego twierdzisz, że chciałam coś nagrać? No bo tak już czaisz się z tym aparatem. Patrzcie, co tutaj jest. Tu jest ciasto. No i zamiast to ciastko zjeść, to tak pomacasz to co 15 minut i zadowolona. Bo kto kupuje słodycze w naszym domu? Kiedyś się tędy na Puławy i Radom goniło, nie? No, a teraz co? A teraz prosciutto! Na rondzie, jedź prosto, trzeci zjazd. Uwielbiam, jak Wiedźmin do mnie mówi, co mam robić. Ciekawe, bo tak polskie firmy i polskie nazewnictwo firm. Ciekawe jestem, czym zajmuje się firma Stalmontaż. Ja myślę, że to jest jakiś zakład fryzjerski, a ty? Księgarnia internetowa. Bardzo podobają mi się budynki, które mają elementy drewniane. I babuszka. Właśnie nie, babuszka mi się nie podoba. Drewniana babuszka? Drewniana babuszka. A miałam kiedyś takie babuszki ukraińskie. Jak one się nazywały? O, nie pamiętam już. Matrioszki, o. Matrioszki. Matrioszki. Ale to jest tak, że normalnie te babuszki ukraińskie, w ogóle fan mieć tej babuszki, fan posiadania tych babuszek był taki, że tam było ich 7 czy 6, no tak. Nie? No, a ja całe życie miałem tylko taką, jedną, którą wyciągałeś i w środku była tylko jedna. O, to słabo. Gdzie znalazłeś? Jak znalazłeś? Nie znalazłem. Rodzice mi kupili, ale była tylko jedna w środku, rozumiesz to? A zawsze jak ktoś miał, to zawsze było tego 7, 9 w środku. No, do takiej malutkiej. No, a ja miałem tylko jedną. O, współczuł. Tak, do tej pory jestem smutny. Oj, kupię ci, jak pojedziemy na Ukrainę. Takie prawdziwe, ukraińskie. Nie? Z Chin. Góra Kalwaria. Chciałam zdjęcie zrobić, teraz nagrałem filmik. Ja coś mam z tym, nie? Z głową. Z głową mam coś nie tak. In 1999, Flevo Plant, the other organization of Flevo Berry, started. Oj, kochani, najciekawsze urządzenie, jakie spotkałem na targach, zobaczcie. Wsiadłam do takiej maszyny i powiem wam, że robi wrażenie, szczególnie jak się tutaj zobaczy, co ona może robić.
Jesteśmy po targach już. Jak oceniasz? Jak ja oceniam? Ja oceniam, no nie najgorzej, ale za duży tłum według mnie. To chyba dobrze, że targi cieszą się taką frekwencją. No tak, ale według mnie mogłoby być mniej ludzi. Tylko dla mnie targi. Tak, a co ty powiesz na temat targów? Że tak powiem, zrobiłam to, co miałam zrobić, zobaczyłam to, co miałam zobaczyć, załatwiłam to, co miałam ogarnąć, więc jestem zadowolona. Nie ma tutaj co robić przez 2 dni dla mnie, więc jutro tutaj nie przyjadę, ale generalnie na plus. No nie licząc kwestii organizacji. Całego tego systemu od wielu osób sobie nie chwali, że tak powiem delikatnie mówiąc, ale to, że w przyszłym roku to rozwiążą. Oby.